dziś narysuję podkładkę, żeby dać tokarzowi rysunek, żeby wykonał nam podkładkę z rysunku. Zaczynamy rysować. Najpierw rysujemy oś. Później bierzemy grubszy marker i rysujemy linie gabarytowe. Mamy narysowane linie grubszym markerem. Teraz będziemy cieńszym kreskować. Teraz będziemy wymiarować. Mamy zrobiony rysunek. Teraz wymiarujemy. Wymiar zewnętrzny φ45. To wpisujemy tutaj φ45. Wymiar wewnętrzny φ32,2. To wpisujemy go. I teraz na końcu mierzymy grubość 5,4. Mamy zrobiony rysunek. Jeszcze teraz możemy sobie zrobimy coś takiego. O, napiszemy stępić ostre krawędzie. Tutaj napiszemy u góry jedna sztuka, materiał ST45 i dajemy rysunek tokarzowi, który nam na podstawie tego rysunku wykona podkładkę. Dziękuję.